Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę z holem, gdyż w ostatnim czasie kupiłam sobie kilka rzeczy, kilka kosmetyków i jeden sweter. Mam też książkę, jak również mam prezenty urodzinowe, ponieważ w październiku były moje urodziny i dostałam kilka produktów, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Pierwszym z nich to będą takie próbki, które zamówiłam sobie na Allegro, kosmetyków koreańskich. Ja wiem, że jeżeli chodzi o próbki, to niektóre z Was dosyć sceptycznie podchodzą do tego rodzaju zakupów, gdyż twierdzicie, że to mogą być produkty nieoryginalne, że gdzieś tam skądś sprowadzane z Chin. Ja jednak, słuchajcie, wierzę, że te próbki są oryginalne, tym bardziej, że one rzeczywiście wyglądają porządnie. I to są próbki kosmetyków takich droższych, których na które mnie zwyczajnie nie stać, bo ja nie mówię tutaj o kosmetykach z firmy Mizon, Misha, Innisfree, chociaż ja z Innisfree też sobie zamówiłam, no ale to jest taka marka tańsza, jeżeli chodzi o Koreę. Natomiast ja mówię o kosmetykach z wyższej półki koreańskiej i tutaj mam między innymi na uwadze takie kosmetyki jak Sulvasu, Suani Coco, to są i tutaj mam jeszcze Ohui, tak to się nazywa. I to są, słuchajcie, marki, które w Korei są na tej, można powiedzieć, tym wyższym pułapie cenowym i są droższe. I dla nas również te kosmetyki są drogie, a podobno są świetne. Nie wiem, nigdy nie używałam. Nie kupię sobie od razu kosmetyku, który kosztuje 500 zł, gdyż jest to dosyć dużo. Więc postanowiłam wypróbować, co to jest, słuchajcie, bo tak bardzo mnie to intrygowało, tym bardziej, że dziewczyny na YouTubie polecają te kosmetyki. Zobaczymy. I teraz tak, najpierw pokażę Wam, bo ja mam po jednej próbce tutaj, natomiast ja zamówiłam więcej tych próbek z każdego rodzaju, żeby jakoś tak, słuchajcie, troszeczkę więcej na ten temat Wam powiedzieć, kiedy będę używała. Jeszcze ich nie używałam, dopiero Wam pokazuję. I teraz zamówiłam taką esencję z firmy Ohui, tak to się nazywa. Ona jest w takiej próbeczce i rzeczywiście jest napisane, że jest to not for sale, czyli nie do sprzedaży. Wszystkie numery są wybite. Ja mam nadzieję, że to jest jednak oryginał, więc mówię, pokazuję Wam tutaj, jak ta próbka wygląda. No mało jest tej esencji, ale zobaczymy. Drugą serią kosmetyków to jest kosmetyk z Sulvasu i tutaj mam taki krem pod oczy, też tego kremu jest 1 ml. Też wszystko tutaj Wam z tyłu pokazuję, jak to wygląda. Też jest not for sale, czyli nie do sprzedaży. Jest to próbka po prostu tego kosmetyku. No tutaj jest też niewielka ilość, także zobaczymy. Chociaż jak na krem pod oczy, to taka niewielka ilość wystarczy, żeby się zorientować, co to jest. Kolejną próbką to jest z kolei też krem pod oczy. Czekajcie, że ja Wam źle nie powiedziała. Tak, eye cream i drugi też jest krem pod oczy, ale z innej firmy, z Suem37, tak ta firma się nazywa. Ja mówię po polsku, jak to brzmi, nie wiem jak to będzie, bo to jest koreańska próbka, koreański kosmetyk. I też jest 1 ml, też not for sale, zobaczymy. I też mam kilka, tak żeby sprawdzić, słuchajcie, jak to u mnie będzie, co tam się będzie z tą twarzą działo. Kolejną próbką to jest próbka też z firmy Sulvasu. Też 1 ml i to jest, słuchajcie, z kolei serum na twarz. Tak, ja to już po angielsku czytam, Wam i tłumaczę. Serum na twarz, o tu jest wszystko po koreańsku, więc Boże, przepraszam, dzięki Bogu, że tutaj cokolwiek jest w języku angielskim, żebym wiedziała. Chociaż jak kupowałam, no to wszystko było dokładnie opisane. Kolejną próbką jest serum też z firmy Sulvasu, też serum do twarzy, tak wygląda. Nie wiem, czy dobrze to wszystko będziecie widziały, też chyba 1 ml i też not for sale, wszystkie oznaczenia są. Kolejną próbką jest krem liftingujący też do twarzy z firmy też Sulvasu. O, i tak to wygląda. Nie wiem, czy ja dobrze wymawiam te nazwy, więc wybaczcie mi, jeżeli się mylę.
Dalej, tu już jest tańsza marka, bo mam z Bentona. Ciekawa byłam tych kosmetyków z Benton. Ja Wam ostatnio mówiłam, że kupiłam sobie maskę i o tej masce mówiłam w poprzednim odcinku, zdenkowanej. Masce z Bentona, kupiłam ją w Hebe, natomiast nie było w Hebe najbliższym mi żadnego innego kosmetyku, który by mnie zainteresował z firmy Benton, więc zamówiłam z taką próbkę emulsji. To jest esencja taka do twarzy. No i zobaczymy, co to za esencja, powiem Wam, bo też nie chcę kupować całego kosmetyku, kiedy nie wiem, jak on się u mnie sprawdzi. Zamówiłam sobie również maskę, też tutaj na kanale dziewczyny, na YouTubie, przepraszam, dziewczyny, ktoś tam, nie wiem, która jest z dziewczyn, mówiła, że ta maska jest dobra. Jest to maska z Innisfree, a ponieważ ja miałam maskę z Innisfree, pokazywałam Wam taką maskę w płachcie i mówiłam, że jest dobra w poprzednim odcinku, w holu, w poprzednim odcinku w produktach zdenkowanych, przepraszam. I to jest taka maska Sleeping Mask, czyli maska na noc z firmy Innisfree. No zobacz, jak się ona u mnie sprawdzi. Jeyubambo Sleeping Mask, tak się nazywa, czy Jeyubambo Sleeping Mask. Maska też w takiej próbce, bo ta maska jest bodajże chyba w takiej tubce. Natomiast ja mam próbkę, więc też zobaczę, jak się sprawdzi. I przy okazji dostałam jeszcze inne próbki od tego sprzedawcy, więc jestem zadowolona. Jakichś tam kosmetyków też koreańskich, z tym, że mówię, tutaj nie ma napisów po angielsku, więc muszę dojść, co to jest i powiem Wam, kiedy zużyję, kiedy będę w trakcie, podejrzewam, że wcześniej Wam powiem, kiedy będę w trakcie używania, albo kiedy zużyję, zobaczę jeszcze, zastanowię się. Kolejnym produktem, który chcę Wam pokazać, to jest taka maska z firmy Aqua Mineral, maska liftingująca. I teraz skąd u mnie się znalazła ta maska? Kiedy robiłam zakupy w Rossmanie, pierwszy raz mi się zdarzyło, że no, zakupy przekroczyły 60 zł, chyba 65 zapłaciłam. I otrzymałam od pani za grosz taką maskę. W koszu było pełno produktów obok kasy i pani zaproponowała mi tę maskę. Wzięłam, chociaż ja tej maski nigdy w życiu z tej firmy nic nie miałam. Nie wiedziałam nic o tej masce. I kiedy ją przyniosłam do domu, poczytałam sobie w internecie na temat tej firmy, poczytałam sobie o tej masce i to jest maska, słuchajcie, która kosztuje ponad 100 zł, więc nie jest to jakaś tam tania maseczka. Maska, firma Aqua Mineral jest to firma izraelska, ja już wcześniej miałam kosmetyki z Izraela. Przeczytam Wam, słuchajcie, co mówi producent o tej masce. Maska powstała w oparciu o technologię nowej generacji, opartą na wyjątkowym i opatentowanym składniku, jakimś tam składniku Renovage chyba bodajże, który przyczynia się do zachowania młodzieńczego wyglądu Twojej skóry. Pomaga on wypełnić zmarszczki od środka, przez co stają się mniej widoczne na zewnątrz. Dzięki regularnemu stosowaniu maski skóra jest oczyszczona z toksyn, doskonale odżywiona i wyraźnie wygładzona. Tutaj tak, zalecenie. Nałóż cienką warstwę maski na oczyszczoną twarz, pozostaw na 10 minut, zmyj ciepłą wodą. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zastosuj optymalnie nawilżający krem na dzień lub odbudowujący krem na noc. Stosuj tę maskę 3-4 razy w tygodniu. Maska jest w takim opakowaniu jak krem. Maski mamy tutaj, słuchajcie, chyba 30 albo, żeby Was, nie, 50 ml. No to jest takie opakowanie i maska jest biała. Ja Wam pokażę, jak ona wygląda. Ona w ten sposób wygląda, taka biała pasta. Ja już, słuchajcie, dwa razy używałam tę maseczkę, kładłam ją na twarz. Do maski jest dołączona taka szpatułka, więc nie nakładamy tej maski palcem. Na razie muszę Wam powiedzieć tyle, że jeżeli to jest prawda, że maska jest z minerałami, no to rzeczywiście jest to dobra maska. Tak jak powiedziałam Wam, maska kosztuje ponad 100 zł, więc nie jest to tania maska. Ja nie widziałam tych produktów w Rossmanie, jeszcze się nie przyjrzałam, muszę poszukać, czy one w Rossmanie są, czy po prostu Rossman tę maskę dostał, nie wiem, żeby ją dać gratis. W każdym razie no, obiecywane jest tutaj, jeżeli chodzi o producenta, obiecanki są spore. Ja dwa razy ją nałożyłam i na razie jeszcze tak średnio mam o niej zdanie, muszę Wam powiedzieć. Muszę jeszcze poużywać, żeby cośkolwiek o niej powiedzieć. Chociaż mogę powiedzieć tyle, że on nie jest taka maska mocno nawilżająca, do jakiej się przyzwyczaiłyście w płachcie. To jest taka bardziej, ona nie zastyga tak na skorupę, ale delikatnie tak przysycha, na delikatnie przysycha i rzeczywiście część tego produktu się wchłania, część na buzi zostaje, więc resztę zmywam po prostu wodą.
I po użyciu tej maski, no buzia jest taka, słuchajcie, miękka, rzeczywiście ładnie wygląda, taka rozświetlona, ale czy ona liftinguje skórę, to tutaj tego bym nie powiedziała, chociaż może przy dłuższym stosowaniu rzeczywiście na tę skórę działać, więc tyle Wam o tej masce mogę powiedzieć. Kolejnymi maskami, które mam, a które wcześniej nie miałam, pierwsza to jest maska z Garniera, nigdy nie miałam tych masek, chcę spróbować. Ja wzięłam sobie taką z granatem, intensywnie, bardzo mocno nawilżającą do skóry suchej, przesuszonej, chociaż ja takiej skóry nie posiadam, ale spróbuję, zobaczę jak się u mnie sprawdzi. Kolejna to jest, ja już miałam, tę to chyba kiedyś miałam, ale już nie pamiętam, z Bielendy, złoto i diamenty, odmładza rysy twarzy, przeciwzmarszczkowa maseczka, taka w dwóch saszetkach i też jak użyję, to powiem Wam, czy się u mnie sprawdziła. I Carbo Detox, oczyszczająca maska węglowa. Ja już wcześniej miałam jedną. W Denku Wam jej nie pokazałam, oczywiście, bo oczywiście o niej zapomniałam. Ale miałam, niechcący wzięłam z półki tę do skóry suchej i wrażliwej. I powiem tak, mocno zastygła na kamień. Ja ledwie ją zmyłam, ale rzeczywiście po zmyciu tej maski skóra była tak dosyć fajnie oczyszczona. Może nie do końca, ale to oczyszczenie było ewidentnie widoczne. Także ciekawa jestem tej do skóry tłustej, ponieważ ta jest do cery mieszanej i tłustej. Jak zrobię, sprawdzę, to powiem Wam, co o niej myślę. Kolejne to są prezenty. Teraz pokażę Wam, co dostałam na urodziny. Pierwszy to jest krem. Ten krem dostałam od swojej szwagierki, która jest kosmetyczna. Krem odmładzający na noc. Seria nazywa się Limeria. Jest to krem przeciwzmarszczkowy. Kremu tutaj mam 50 ml. Ja nigdy wcześniej nie miałam styczności z tą serią. Producentem tego kremu jest Klarena, więc znana nam firma polska, która produkuje przeważnie takie właśnie kosmetyki gabinetowe. Jest to krem, który przeznaczony jest do nocnej pielęgnacji cery dojrzałej, także mojej, z jakimś tam kompleksem Vita Source oraz Hydromen, manil odmładzający cerę, nawilżający, odżywiający ją w trakcie snu, zawierający diamentowy pył, który zapewnia skórze blask. Zobaczymy. Na razie jeszcze nie otwierałam, gdyż mam kremy na noc. Jeżeli użyję, zużyję, a nawet w trakcie, powiem Wam, co o tym produkcie myślę. Kolejny to jest prezent. Prezent kolejny od córki, bo tamten otrzymałam, jak powiedziałam, od szwagierki, natomiast tu mam od córki. Dostałam od niej takie cienie z firmy Debalm, Debalm Appetit. I cienie są z lusterkiem i takim jeszcze taką zakładeczką. Ja troszkę tak wygnę, żeby Wam nie świecić po oczach. I mamy tutaj 9 cieni. Cienie są, tutaj są zarówno matowe, jak i takie perłowe cienie. Jedne są lepsze, drugie słabiej napigmentowane. Firma Debalm jest znana, ja Wam pokazywałam bronzer, który posiadam z tej firmy. Też dostałam od córki do przetestowania i właściwie to ona już mi go zostawiła. Bardzo go lubię, używam często. Z tymi cieniami też ostatnio pracowałam. No dzisiaj mam inne cienie na oczach, bo tak kolorystycznie chciałam z fioletem. Tutaj akurat nie ma takiego cienia fioletowego. Fajne cienie, no ale tak jak powiedziałam, jedne są słabsze, drugie lepsze. Ja mam jeszcze jedną paletkę z firmy Debalm i tamta chyba jest troszeczkę lepsza. Kiedyś właśnie muszę Wam o tych paletach troszeczkę opowiedzieć. I tutaj taki właśnie prezent. Dostałam też od niej pomadki z NYXa. To są takie pomadki, słuchajcie, które no właściwie wszystkich to na co dzień nie dam rady nosić. Jedna jest taka, którą mogę nosić na co dzień, chociaż nie jest to mój kolor do końca. Taka, to są pomadki zastygające. One się nazywają Liquid Sweet NYX. I ta jest taka, taki brąz rudy, ale taki ładny na ustach. Dosyć fajnie wygląda. Druga to jest, słuchajcie, taki nie, ta to jest niebieska. To jest niebieska. I moim zdaniem to są fajne pomadki na Halloween. Także jeżeli szukacie dla dzieci, dla siebie, przebieracie się, nie wiem, malujecie na Halloween, to te pomadki naprawdę mogą być fajne. I one chyba tam drogo nie kosztowały. A trzecia to jest taki fiolet. No ten fiolet to jeszcze. Można by było. Chociaż ta najbardziej, słuchajcie, śmierdzi. Te dwie nie śmierdzą, natomiast ta ma taki mocny zapach, także tu pokazuję Wam te trzy odcienie. Także jeżeli szukacie, mówię, na Halloween, to na Halloween będą dobre. Polecam Wam bardzo gorąco. I teraz produkty, które sama sobie kupiłam. Dużo dobrego słyszałam o takim podkładzie z firmy Wet n Wild, a ponieważ ja lubię podkłady kryjące, lubię podkłady, które
można powiedzieć, wygładzają, tak działają dobroczynnie, jeżeli chodzi o nagrywanie, a również na co dzień. Dużo dobrego słyszałam o tym podkładzie, który jest tani, bo jest to podkład z natury, z szafy Wet n Wild. Nazywa się Photo Focus Foundation Fund and Tent i ja mam go w kolorze Soft Ivory, czyli jasnym. One kosztują w regularnej cenie 29 zł, natomiast ja go kupiłam w promocji za niecałe 18, więc no myślę, słuchajcie, skoro jest tak niska cena, spróbuję i powiem Wam, że to jest bardzo fajny podkład. Jest to podkład, który ma być podobny do podkładu z Estée Lauder Double Wear, tego takiego kryjącego, fajnego podkładu. On nie jest tak mocno kryjący jak Double Wear i nie zastyga tak mocno jak Double Wear, więc te z Was, które nie lubią Double Weara, może ten podkład Wam przypadnie do gustu na co dzień. Podkład jest ze szpatułką, bardzo fajnie się nakłada, naprawdę pięknie wygląda na skórze i u mnie się utrzymywał cały dzień. Ja jestem pod wrażeniem podkładu, który kosztuje grosze, a naprawdę bardzo ładnie wygląda. Nie jest to taki, mówię, mocno kryjący, nie jest mocno zastygający, ale spróbujcie, jeżeli macie cerę tłustą, mieszaną, bo do cer suchych może być niedobry. Tutaj może Wam podkreślać jednak zmarszczki, wchodzić w nie, chociaż u mnie w żadną zmarszczkę nie wszedł, też nie mam cery młodej. Też te zmarszczki na skórze posiadam, także bardzo ładnie na mojej skórze wyglądał. Spróbujcie, ja mam bardzo jasny, najjaśniejszy, ale tam jest chyba, nie wiem czy 6 tych kolorów, albo 4, albo 5, nie mam pojęcia. W każdym razie jest kilka do wyboru, więc możecie sobie wybrać taki w buteleczce. Ja, jeżeli chodzi o tę firmę Wet n Wild, to tak sceptycznie do niej podchodzę i raczej nie biorę tych produktów. Kiedyś miałam dwie pomadki, które się u mnie nie sprawdziły. Były tak suche, że nie dałam rady nałożyć na usta, no ale ten podkład, słuchajcie, jest wymiatający. Kolejny to jest taki lakier hybrydowy. Ja sama sobie robię hybrydy, to wcześniej już Wam mówiłam o tym. I ten lakier kupiłam w Rossmanie, w promocji. On normalnie kosztuje, to jest firma Kinetics, nie wiem czy tak się czyta, pisze się Kinetics, ja Wam pokażę ten lakier. I tutaj były i bazy, i topy, także można było sobie zestaw cały tutaj wybrać. Na wzornikach były przepiękne kolory, ale kiedy już poszłam, żeby sobie kupić, on kosztował w promocji około 18 zł, a normalnie chyba 35, więc no tutaj była dosyć spora promocja na te lakiery. No to niestety już były tylko takie, jakie były, ale ten mi się bardzo podoba, mam go dzisiaj na paznokciach. To jest taki brudny, przydymiony fiolet, bardzo ładny, akurat do tego swetra mi idealnie pasuje, naprawdę piękny odcień i dosyć fajnie się nakłada, także jeżeli szukacie fajnych lakierów hybrydowych, ja mam inną bazę, inne topy, też mi się świetnie sprawdził, nie kupowałam ani bazy, ani topu. Kolejna to jest pomadka Skobo. Pomadka Skobo, też była promocja, słuchajcie, w naturze i kupiłam sobie taką pomadkę i słuchajcie, jest bardzo ciekawe zamknięcie, bo na magnesik, także tutaj jeżeli chodzi o to, że trzymacie, przypuśćmy, w torebce taką pomadkę i boicie się, że Wam gdzieś tam się otworzy w trakcie i ubrudzi, to ta będzie chyba się dosyć sumiennie trzymała. Ja mam w numerze 410, jest to taka pomadka matowa i muszę Wam powiedzieć, że no dosyć ciężko się nakłada, ale długo się utrzymuje. Znaczy może nie cały dzień, ale jak na taką pomadkę w sztyfcie, to naprawdę utrzymuje się fajnie. Jest to taki, ja lubię takie kolory, nie, taki jesienny róż, taki ciemny, troszkę wpadający we fiolet, numer 410. Także jeżeli szukacie takiej pomadki jesiennej, to polecam Wam. Oczywiście musiałam wypróbować, bo pokazywałam Wam wcześniej, że kupiłam z tej z Biedronki, z tej z Bell, z tej firmy Chill Out pomadkę, która jest bardzo dobra, matową pomadkę. Natomiast teraz chciałam przetestować korektor pod oczy. Jest to typowy korektor pod oczy, Beauty Concealer, korektor pod oczy. Jest numer 1, tam chyba jest tylko jeden odcień. I żel do brwi. Jeżeli chodzi o ten korektor, nie jest to kryjący korektor. On jest taki tłusty. Nie wiem, gdzie Wam to położyć. Jest tłusty, słuchajcie. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Nie kryje zbyt mocno, ale bardzo fajnie rozświetla. Nie wchodzi w zmarszczki, z tym, że delikatnie trzeba go przypudrować.
Tak na co dzień, jeżeli nie macie zbyt dużych cieni, to może się u Was sprawdzić. Natomiast jeżeli macie duże zasinienia, to raczej on się nie sprawdzi. Bo też on, mówię, krycie ma słabiutkie. I drugi to jest taki żel do brwi, transparentny, z taką małą szczoteczką. Ja szukałam takiego żelu po tym, który miałam z Vibo, to chciałam właśnie coś takiego. No, czy on tak mocno utwardza, to jeszcze nie wiem, ponieważ chyba raz go tylko używałam i to na dobry produkt do brwi, więc tutaj trudno mi ocenić. No, ale zobaczymy. I kupiłam sobie taki golf. Golf, słuchajcie, w takie, ja troszkę odsunę się, w takie warkocze, szary, ze srebrną nitką w Top Secret. W Top Secret była promocja, taka dosyć duża, 40% chyba, czy 50%. I ja lubię takie golfy na zimę, ale nie takie mocno przylegające przy szyi, dlatego że mnie to troszeczkę tak denerwuje. Ten tak nie mocno wisi, ale też nie mocno przy tej szyi, do tej szyi, tutaj na tej szyi obciska, także jeżeli szukacie takiego swetra, to Wam polecam. I ostatnią moją propozycją jest książka. Ja Wam polecam wszystkie książki tej autorki. To jest Hanna Cygler. Ona pisze przepiękne książki. Jeżeli szukacie fajnych pozycji, w których jest wątek miłosny, ale również takie wydarzenia z życia, bohaterów, dużo wątków się przeplatających, fajni bohaterowie, wartka akcja, to polecam Wam książki tej autorki, bo naprawdę ja przeczytam już kilka i one są świetne. Tę książkę wypożyczałam z biblioteki, 3 razy R. Książka, która opowiada o trzech bohaterkach, lata 90., ich perypetiach małżeńskich i jakichś tajemnicach z wcześniejszego życia. Także naprawdę świetnie się czyta, bardzo szybko. Więc jeżeli szukacie takich pozycji, które lubicie takie książki, to polecam Wam bardzo, bardzo gorąco i polecam Wam wszystkie tej autorki, bo naprawdę wszystkie, które przeczytałam, są świetne. Jeszcze nie doczytałam tej książki do końca, jestem w trakcie, ale pokazuję Wam teraz, ponieważ obawiam się, że oddam ją do biblioteki i nie zdążę Wam pokazać, a naprawdę pozycja jest warta polecenia i godna uwagi. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To już wszystko, co chciałam Wam pokazać. Jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i trzymajcie się bardzo, bardzo gorąco. Do następnego odcinka. Cześć!